To niebywałe, jak szybko ten samochód zyskał uznanie klientów. Już ma status legendy, a jeszcze nie wszedł na dobre do salonów. Na całym świecie ma fanów. Każda publikacja na jego temat wywołuje ogromne poruszenie. Nawet firmy tuningowe przygotowują już odpowiednie pakiety. To auto kultowe, a jeszcze na dobre nie weszło do salonów. Zapraszam na prezentację tego modelu, który obejrzę razem z Wami. Minęły już dwie dekady, odkąd zaprezentowano jego poprzednika, czyli pierwsze Jimny w 1998 roku, ale początek tej historii to rok 1969, kiedy Suzuki zaprezentowało maleńką terenówkę o nazwie LJ. Później mieliśmy SJ, wreszcie popularnego Samuraja, no i Jimny. To jest tak naprawdę czwarta generacja tego modelu przez 50 lat. Pierwszą małą terenówką Suzuki był model LJ10 z maleńkim dwusuwowym silnikiem, który niestety nie nadawał się na eksport. Dlatego punktem zwrotnym w tej historii jest model LJ50 z większą, mocniejszą jednostką i zamkniętym nadwoziem. Samochód przeznaczony właśnie na eksport. Dzięki niemu Suzuki zyskało popularność jako producent małych, sprawnych w terenie autek. I gdy tak wspominam model LJ50 i patrzę na nowe Jimny, wiecie, co mam na myśli? To chyba powrót do korzeni. I myślę, że to właśnie dlatego ten samochód już stał się kultowy, pomimo tego, że zaprezentowano go w 2018 roku. Ma te wszystkie nowoczesne rozwiązania, których oczekujemy od współczesnych aut, a jednocześnie ma tę stylistykę retro. Choć tak na dobrą sprawę, to on ma konstrukcję retro. Bo w dzisiejszych czasach dwa sztywne mosty przymocowane do klasycznej ramy czy reduktor obsługiwany dźwignią można uznać za rozwiązania przestarzałe, ale właśnie za takie rozwiązania kochamy klasyczne terenówki. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem ten samochód na zdjęciach premierowych, pomyślałem, Suzuki zrobiło najlepsze, co mogli zrobić. Stworzyli nową wersję samochodu, który w wielu obszarach jest poprzednikiem poprzednika. Ale nie zrozumcie mnie źle. W dzisiejszych czasach w klasie naprawdę terenowych samochodów to nie tylko zaleta, to wręcz największa pochwała. Nowe Suzuki Jimny ma tę klasyczną dźwignię reduktora, której funkcje w poprzedniku pełniły przyciski. Wydaje się, że aerodynamika nie była tu sprawą priorytetową. Jest bardziej kwadratowy, ma więcej elementów nielakierowanych, a nawet wyraźnie oddzielne od nadwozia zderzaki. Popatrzcie na mechanizm wycieraczek czy niespotykane już rynienki dachowe. Ale prawda jest taka, że nowe Jimny nie jest przestarzałe w tych obszarach, w których być nie może. Ma system zapobiegający kolizjom i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Ma 6 poduszek powierzchnych, system ułatwiający ruszanie na wniesieniu czy kontrolowania prędkości podczas zjazdu. Ma też multimedia zapewniające łączność ze smartfonem, coś bez czego nie wyobrażam sobie nawet takiego samochodu. Samochodem jeszcze nie jeździłem, ale lada dzień się to zmieni. Na razie mogę Wam przekazać kilka moich czysto subiektywnych spostrzeżeń. Samochód jest maleńki, więc wydaje się być ciasny, ale dotyczy to wyłącznie szerokości kabiny. Jednak to, że kierowca dosłownie ma drzwi pod ręką, to jedna z największych zalet samochodów terenowych. Dlaczego? Ponieważ podczas jazdy po bezdrożach łatwo wychyli się na zewnątrz, by sprawdzić, co dzieje się z kołami. Drzwi otwierają się szeroko, więc do nowego Jimny wsiada i wysiada się bardzo łatwo. Zaskoczył mnie zakres regulacji fotela, który jest naprawdę duży, dzięki czemu większość kierowców łatwo się tutaj odnajdzie. Zapewniam Was, że jeżeli macie wzrost nie większy niż 1,80 m, nie będziecie narzekać. I gorzej jest z zakresem regulacji kolumny kierowniczej, można ją ustawić tylko w pionie, natomiast na plus zasługują fotele, wydają się być wygodne. Projekt deski rozdzielczej wydaje się być bardzo prymitywny, ale ta wręcz militarna stylistyka idealnie pasuje do całości. To samo dotyczy materiałów. Nie miały być piękne, miały być wykonane z takich tworzyw, by łatwo je wyszorować, nawet po błocie. I to samo dotyczy nawet tapicerki siedzeń. Kolejnym założeniem było stworzenie takich pokręteł i przycisków, które łatwo obsłużycie w rękawicach. Potwierdzam, łatwo. Widoczność w tym samochodzie jest chyba najlepsza na świecie i to nie tylko za sprawą wielkich lusterek zewnętrznych, ale również dużych powierzchni przeszklonych i maleńkiego nadwozia. Czego więc może tutaj brakować? Chyba tylko schowków, ale bynajmniej nie chodzi o ich liczbę, tylko o pojemność. Niestety w tak małym samochodzie nie da się wygospodarować dużych schowków i kieszeni, ale ważne, że wspomniane rękawice jest gdzie odłożyć. Jest gdzie położyć smartfon, nawet jeżeli będzie naprawdę duży, mamy drugą kieszeń. No i jest też uchwyt na kubek. Jednym z ważniejszych testów w nowych samochodach jest dla mnie ten, który odpowiada na pytanie, czy jestem w stanie zmieścić się sam za sobą z tyłu.
Sprawdźmy. Ups, tu chyba nie ma mechanizmu odsuwania fotela. Na szczęście jest z tej strony. Zmieściłem się. Nie jest tutaj ani wygodnie, ani luźno, ale się zmieściłem. A teraz sprawdźmy, ile zmieści się w bagażniku. Dostęp do bagażnika realizują klasyczne otwierane na bok drzwi. Co prawda w złą stronę, ale umówmy się, jest to auto japońskie, więc mu wybaczamy. Natomiast plusem jest amortyzator, który to ułatwia. Bagażnik to oczywiście bardzo mocne słowo w tym samochodzie. Umówmy się, że jest to największy schowek Jimny. Fajnym rozwiązaniem jest możliwość regulowania kąta pochylenia oparć tylnych siedzeń. Dzięki temu schowek ten można nieco powiększyć i zmienić jego kształt. Dobrze wyglądająca na papierze katalogowa pojemność bagażnika 377 litrów dotyczy tej konfiguracji. Kolejną rzeczą, którą Suzuki podbiło serca miłośników samochodów terenowych, jest silnik. Wbrew obecnym ekotrendom nie jest ani turbo doładowany, ani mniejszy, ani słabszy od poprzednika. To zupełnie nowa konstrukcja o oznaczeniu K15B o pojemności 1,5 litra i mocy 102 konie mechaniczne. Dzięki większej pojemności i większej mocy samochód jest bardziej dynamiczny, ale też bardziej ekonomiczny od poprzednika. W rzeczywistości, nie w laboratorium. A o walorach nowego silnika, ale i całego samochodu przekonam się niebawem w teście, który postaramy się dla Was przygotować. A tymczasem zapraszam Was na dni otwarte Suzuki w salonach Japan Motors grupy PGD.